Drodzy widzowie, dzisiejszy program jest programem podwyższonego ryzyka. Programy promocyjne Fame są skierowane do odbiorców powyżej 16 roku życia. Działania i zachowania na programach stanowią wyłącznie element promocji. Program w takim wybitnym składzie, w ogóle wszyscy pisali pod ogłoszeniem, że to jest twój roast, Alan. Jak ty do tego podchodzisz? Ja to mam wyjebane, nie? Wszedłem kurwa tutaj. Trzeba kurwa pocisnąć tyle, nie? Przede wszystkim tą kurwę i tak dalej, więc... Tą kurwę? Nie, na ciebie. Kogo? Na ciebie się o mnie chodzi? Tak. A, okej. Okay. Nie, bo nie zrozumiałem za bardzo. Ty wiesz o tym, nie? Ty wiesz o tym, za co? Nie. I będziesz cały czas do końca, dopóki mnie kurwa nie przeprosisz, przede wszystkim mojej siostry, dopóki kurwa... Ale za co? Ty masz siostrę? Tak, mam siostrę i dopóki, ty wiesz dobrze o tym kurwa, że mam siostrę, więc dopóki kurwa jej nie przeprosisz... A porozmawiaj z kolegami pedofilami bardziej. Mówię, porozmawiaj z kolegami pedofilami. Tak? Którzy podają takie informacje. Mhm. I nie tylko ty. Powiedziałem, że dopóki kurwa je nie przeprosisz, będziesz za każdym razem kurwa bity, jak tylko kurwa. A kiedy zostałem uderzony? Za każdym razem, jak będziesz kurwa. Nie zawsze chodzisz z ochroną, uwierz mi. Uwierz mi, że kurwa. Ale to kurwa, ja nigdy nie chodzę sobie. Kurwa z ochroną. O, chodzisz cały czas. Tutaj są, żebyś na każdym był kroku. Czasami. Zobacz, co się dzieje, tak? Kurwa wokół ciebie. Tak? Za każdym razem chodzisz. A widziałeś kiedyś na mieście z ochroną? Uwierz mi. Uwierz. Ty nie wychodzisz tak na miasto, siedzisz kurwa jak taki szczurku, tak, gdzie kurwa pełzasz kurwa tylko kanałami. Tak? Ty nigdzie nie wychodzisz na miasto. Tak? Ty i ty nie macie w ogóle kurwa kolegów. Jedynie kurwa co ma kolegów. Mam jednego. Wspólnych jest kurwa. Jest Adrian i Skulak, to są kurwa jedynie dwie osoby kurwa stąd, którzy mają kurwa kolegów. Wy w ogóle kurwa kolegów nie macie. Siedzicie kurwa jak te kurwa szczury w domu. A co ty kurwa o mnie wiesz? No. A niedługo jak szczur to będziesz popierdalał kanałami. Szczurek to poszedł, Alanik, co? Nóżkę lata. A to dobrze, będzie dzisiaj nakręcony troszkę. Będzie dzisiaj, ale spokojnie mam nadzieję, że będzie. Ja nawet jestem dzisiaj w obronie pana Przemka. Fame 23 przed nami, więc pokażę wam moje typy razem z BetClick, który jest partnerem dzisiejszego filmu. Na BetClicku wciąż dostępna jest promocja gry bez podatku. Szczegóły jak zawsze w opisie, tam też są informacje o moim kodzie SEP4. A teraz przejdźmy do typów. Wronek, Koziołek, Koro, Lexi. W walce AJ Tazy postawię na pełen dystans i tak samo zrobię w walce Alan Ferrari. Są to tylko moje przewidywania i nie muszą być one trafne. W opisie znajdziecie szczegóły co do trwającej promocji, a także informacje o moim kodzie SEP4. Obstawianie jest tylko dla osób pełnoletnich. Grajcie rozsądnie. Ale też chciałem właśnie zacząć tak powolutku, że uważasz, że to jest w porządku człowiek. Ja go nie znam, to nie powiem, czy jest w porządku, czy nie. To dla mnie to, co kurwa zrobiłeś, to jest haniebne wręcz, bym powiedział. Tak. Jak mówimy, no to sytuacja lokalnie. W ogóle nie odjebał. No to kurwa, dla mnie to jest najbardziej frajerska rzecz, jaką można zrobić, koledze. Tak? Ja nie sądzę. No, ja nie sądzisz, to co jest bardziej frajerskie? No. Czy ja kurwa wypisałem, że ja nie będę o tym pierdolił. Dawaj serduszka, to jest równoznaczne kurwa, koniec. Ja mówię teraz poważnie. Koniec, ja mówię teraz kurwa, poważnie. No to dobrze, to dobrze. To jest równoznaczne kurwa. Z tym cały, jakoś... kurwa, internet wie kurwa i tak, że się kurwa z tej kurwa sytuacji śmieje, więc nie przestań już pierdolić, dobra? Przecież pierdolił. Nie mów o pierdoleniu. No. Nie mów o takich rzeczach. Czyli według ciebie dzisiaj. Trochę sekwa to przesadza, tak? No, nie wiem, on uważa jak chce, ale wiem, że kurwa jak ludzie nie, no, nie na to patrzą. Nie przesadzam. Chłopaki są wszyscy za sekwento. Po prostu wszyscy go popierają. I tyle, no, no dobrze, to się popierajcie. Dobrze. Przyznał się, że odpierdolił. No i tyle. Już się nie chce kurwa gadać i tyle, wiadomo. Da. Odpierdolił, no. Ale był pokój na Twitterze i dostałem tam takie informacje, no. Że powiedziałeś, że on nie zrobił tego pierwszy raz. No mi zrobił to pierwszy raz, ale może kiedyś tam na pewno też komuś tam napisał, no. Aha. Do jakiejś dziewczyny, no ale wiadomo, że no nie robi się takich rzeczy, tyle, dlatego mnie to boli, ale kurwa, no co mam jemu, no co mam cały czas się kurwa z nim cisnąć przez taką tą sytuację, no po prostu nie gadamy ze sobą i chuj, no. Mhm. Nie będę się z nim napierdalał, czy coś, ty masz dziwne, bo mogę się z nim napierdalać albo coś, ale po co mamy to robić, powiedzieliśmy sobie kiedyś kurwa, że nie będziemy tego robić dla pieniędzy, nie? Ja mam jakieś tam za swoje zasady, nie? A ty uważasz, że była mocno przesadzona na ta reakcja Sekwento, bo to ekskalowało niesamowicie. Wy razem mieszkaliście, razem tańczyliście, sądzę, razem... Sądzę ja i nie tylko ja, bo kurde dzwonią do mnie jego najbliżsi i tak dalej. Najbliżsi Sekwento tak, dzwonią. Tak, dzwonił, bo nie będę już mówił tutaj, bo już powiedziałem, że nie chcę. Że po prostu tak jak to wyjebało, i okej, okay, mogliśmy to załatwić między sobą i tak dalej, ale że... Tylko nie załatwiliśmy to między sobą, bo każdy się pytał, co się dzieje, co się dzieje. No to nie, w internecie. Dobra, nie chcesz o tym gadać, kurwa, podszedłem, przeprosiłem i tyle. Nie będę kurwa też się płaszył przed tobą i tak dalej. Ja to samo nie będę płaszył. Dlatego wyjaśniliśmy to sobie i tyle. A dlaczego wy to poruszyliście dopiero na programie, a nie, nie wiem, załóżmy jakoś prywatnie? Ale nie, na programie tego nie ruszyliśmy. No gadali, jak nie? No bo to już ktoś się zapytał nas, no. Tak, dlaczego nie rozmawiamy, no to chyba co mam kłamać, kurwa, okay. Że co, że nie wiem. Coś tam, ale mnie wyzywał, czy coś. Nie, no powiedziałem prawdę, jak było i tyle, no kurwa. A ty, Adrian, tutaj jesteś po której stronie? Alan czy Sekwento? Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, wiesz, w ogóle niedawno wróciłem. Kurwa, nie pierwszy raz. Szczerze, ja w ogóle to nie mogę się przedstawić jeszcze, jeżeli chodzi o strefę czasową, więc jak jestem lekko zaspany. Ja w ogóle nie wiem, co to była za sytuacja. Jedni mówią, że ktoś do kogoś napisał, ktoś, że komuś serduszko. Dobra, szczerze, i tak nie zrozumiesz, więc nie, nawet, jakby, akurat nie, nie jestem chodzi, w temacie. Ty nie zrozumiesz, bo jesteś głupi. Ale ty pierdolisz w ogóle. Nadal te żarcie, koleżeński akurat. Wiem. Zwykły, więc spokojnie. Nie, ale ja na
przykład... Nie, nie wiem, o co tam chodziło. No, ale zjebem jest i tak, no tak, cios jest zjebany. To prawda akurat, ale, ale no, tak kurwa, lekko. Powiem ci, że akurat w twojej sytuacji bym się tak nie cieszył, no, bo ja z tobą walki nie miałem, aż cię na dupę usadziłem. Chyba ząb ci wtedy na Klaudzie chyba ząb ci wyleciał, czy nie? Chyba nie, bo to guma była, kurwa. Nie, to nie, bo, nie, to nie była guma, tylko właśnie o, te, ta gąbka odleciała. Wszystkie zęby, kurwa, mam, debilu. No dobra, no to no jeszcze, właśnie, no to dlatego siedź grzecznie. No, ty też, kurwa, ja się nie odzywam na ten temat, to nie wpierdalaj. Bo jesteś największą pizdą w tych free fightów, kurwa. No ale uważasz, że jest największą pizdą, a no, jest jako jedyną, jesteś pierwszą osobą we frikach, którą usadziłem na dupę, kurwa. Ale kiedy usadziłeś, kurwa? No to co? Na, chyba jak na Bali gdzieś tam byłeś, kurwa. No to co? No to cofnij sobie, no sobie obejrzyj. Dostałeś lekką strzałkę, siadłeś na dupie. Dobrze, że mnie Nikola wtedy ściągnął, kurwa, na podłogę, bo bym człowieku cię chyba zabił. Ale która Nikola? Ta od Magikala? Nie, Nikola. Ty ściągałeś? Ochroniarz. No to przykro, jak ochroniarza porównujesz do Nikoli, to widać, kurwa. No to nie mogę, kurwa, się kompromitujesz przed nim, kurwa. Będzie ktoś odpowiedz, kurwa, żeby... Odpowiadam, ale co ja będę, kurwa... Ale to ciebie mam się bać, kurwa, nie będę schodzić do twojego poziomu, kurwa. Ej, ty najgorszy poziom zjebałeś już, kurwa. No jaki poziom? No to dawaj, no bo do dna, że się tutaj, kurwa, pies... Ja w ogóle jestem... Pies z Natanem tutaj coś, on cię wyzywa, wali ci liścia, a potem on ci całuje po rękach, kurwa, jak ty możesz takie coś robić? To prawda, kurwa. Jakie takie zachowanie? To trochę upokarzające, Adrian. Ale co jest upokarzające? No jak na Klaucie on przyjechał do ciebie, że ktoś przyjedzie, wyjaśni coś, wyjebał ci listę, kurwa. No to on się akurat... I poniżał się jak najgorsza, kurwa. Akurat w tamtej sytuacji to on się frajersko zachował i na przykład na konferencji, kurwa, kiedy była konferencja? No w poniedziałek, no. Człowiek, całuje cię po rękach, się jak, kurwa, jak najlepszej ziomki. Jak możesz tak się poniżyć? Bo on to tam chuj. Ale to on mnie całuje po rękach, nie ja jego. No, ale no to jak on mi takie coś, kurwa, zrobił listem, mówię, to bym mu od domu wypierdolił. No, ja na przykład nie. Ja Adrian, lubisz to się tak, kobiety całuje po rękach. Nie, ja na przykład daję czasem Natanowi łapkę do podpowania. Dlaczego uważasz? Ja zawsze kobiety po rękach. Ale mówisz, że ja się kompromituję. Dlaczego go uważasz? No, nie, poczekaj, Hubert. No, mówisz, że ja się kompromituję. No okej, okay. Tylko i to akurat nie uderzam w Alana. Ale bo się go boisz. Nie, poczekaj, ale nie, bo sobie wyjaśniliśmy coś, kurwa. Kiedyś, kiedyś też ci wyjebał listwę. Ale posłuchaj, wyjaśniliśmy sobie coś, kiedy sobie wchodzić w drogę. I akurat, słuchaj, była taka sytuacja, że... Ty przede wszystkim, wydaje mi się, ale też mógłbyś tym a to wydaje pomysł... ci się, czy no to posłuchaj, co mam ci do powiedzenia. Się, ale tak, posłuchaj, dobra, okay. Kurwa, co mam ci do powiedzenia. No słuchaj, ja już z Najmanem się, kurwa, owyzywałem. Mi się nie chce z tobą, kurwa, ale ja nie jestem Najman. No jesteś, ja nie jestem Najmanem, kurwa. Ty nie możesz tej Najmana przed sobą. Ty na przykład miałeś taki w pewnym momencie swojej kariery... Ty, kurwa, tam odpytałeś wyjeżdżałeś, kurwa. A dlaczego podjebałeś na przykład w pewnym momencie content jednemu dużemu twórcy? Z YouTube'a? Nie, no ale poczekaj. Jaki no kontent? Ja mam kontent, że się tańczę na TikToku i nic więcej nie robię. Nie, no jest taki, jeden twórca z YouTube'a, któremu podjebałeś kontent. Wardęga? Nie. No to ja ci powiem, to ci przypomnę. Wardęga, bo tak naprawdę to jako pierwszy Friz pofarbował swojego psa na różowo, a dopiero później ciebie Alan, więc to akurat... Nie, no nie, bo to moja, kurwa... Koleżanka mi farbowała akurat teraz, wtedy. A no to zwracam honor. No widzisz. A co, chcesz takie fajne myśli, różowe włosy? Nie, no nie chciałbym. Właśnie go pytam ciebie, jak to jest. Ale wiesz, temu psu wypadło. Ja się dziwię, że ale tobie. Ale jestem psem. Ty jesteś, ja się dziwię, że jeszcze tobie, kurwa, nie wypadło. A ty jesteś psem właśnie tych dwóch, kurwa, typów, kurwa. Nie, nie uważam, to... nie uważam, żebym był psem. No mi się wydaje, że to Ferrari stworzył, no to ci powiem tak, no to ci powiem ciekawostkę. No ja, on wszystko mówi, ale no to tak jak, kurwa, ty. Ile razy dziś na konferencji, kurwa, mówisz, kurwa. Co, kurwa, co ty pokazujesz? No tak właśnie robisz, kurwa. Znaczy, słuchaj, powiem ci tak, na początku, owszem, w pewnym momencie brałem przykład. No byłeś psem, a już nie jestem. Nie byłem, kurwa, psem. Teraz słuchaj, mnie, kurewką, kurwa. Mnie przynajmniej nikt, kurwa, na różowo nie farbuje dla kontentu. Dobra, kurwa. Kurwa. Dobra, lecimy do twarzy, dalej. Nie, chcę, ja już się wyzywałem, kurwa, naprawdę. Powiem obiektywnie, uważam, że cios by z tobą wygrał. Tak? No serio. No to mogę się z nim napierdalać. No. Ale stary, no ale ja. Ale, no, ja, to na przykład ja wiem, że ale... wygrał, a wiesz dlaczego? Popatrz, ja uważam, on, że ale nie, ja ci powiem, tak? on miał na przykład od chuja szczęścia, bo skóra, zobacz, tak. Zawalczył z Lizakiem, który waży 50 kilo, dał dobrą nie, walkę. No, 70 i ludziom się wydawało, że on coś potrafi. No dobra, dostał chłopa, kurwa. Jedynie co wygrałeś, to kurwa. Dostał chłopa 3 kilo cięższego. Dostał chłopa 3 kilo cięższego i się wyjebał, kurwa, i leżał. Bomba był 15 kilo cięższy, ziom. 15, no to... Ważył 100 kilo na walce i 85, kurwa, debilu jebany. No to właśnie, kurwa. Chyba jesteś w błędzie. Dostałeś i kurwa, nie widziałem, jak się napierdala. A ja z chłopami po 15 kilo cięższymi. Ja z chłopami po 15 kilo cięższymi wygrywałem. Dobra, jak myślisz, więc jestem pewny... Nie, ja widziałem jego pierwszą walkę. Dobra, no ale jest, kurwa, duży chłop i nawet nie wiesz, jakie ma naprawdę pierdolnięcie. Ale to nic nie zmienia. Ja z chłopami też się biłem i z chłopami też dużymi wygrywałem. Z kim? To z mistrzem Polski i Europy. Z Marcinem Najmanem, tak? Dwa razy. Nie, to spoko akurat walka. Kurwa, dobra. Słuchaj, Jóźwiaka. Dwa razy nawet wygrałem z nim.
No dobra, ale stary, ty jedyne czym się możesz pochwalić, to przegrałeś no dobra, za kurwa kudłatą owieczką. No dobra, to była pierwsza walka. Wygrałeś kurwa z lizaczką. No i teraz będzie moja czwarta walka i ja im wygram, kurwa. No i dostaniesz właśnie w pizdę. No ty też dostaniesz pizdę od Gracjana. No zdziwisz się, bo raczej nie zapowiada się. Ja na pewno myślę, że Gracjan cię znokautuje i potem ja znokautuję Gracjana. No nie, jak Gracjan też wydaje właśnie, że jak tak czy siak dostaniesz pizdę od Gracjana. Jak nie znokautuje, to ciebie albo zabija, albo z klatki uciekniesz. Że będzie tak, wiesz, najpierw Gracjan ciebie, a potem ja specjalnie ci wystawię na stójeczkę. Że tam wiesz. I się módl, żeby Gracjan. Sobie czujkę lekką z Gracjanem. Alan, ty na razie siedzisz spokojnie. Tutaj czat pisze jazda Alan. Ognie, jakbyś mógł zapolować na jedną z tych osób z trzech przed tobą, to kto to by był? Na pierwszy ogień idzie on. Z czego się kurwa cieszysz ty? Bo jak Joker wygląda, no to jest kurwa nasz Joker. Ja nie jestem Jokerem żadnym, kurwa. Ale czemu? Co ja ci zrobiłem? No tak cię kurwa nienawidzę jeszcze gorzej niż jego, nie? To ci mówię od razu. Ja to kwestia kilku dni tylko. Ja na niego patrzę, to kwestia tylko kilku dni. No. W sensie, na przykład mi się wydaje bardziej. Też, tak osobiście, ja tak sobie mówiłem dzisiaj spokojnie, sobie siedzę, po prostu rozmawiam, bo nie zależy mi na innych rzeczach. Ale... Za te wszystkie kurwa belgi w moją dobra, ale siostrę, już kurwa, to po prostu na chwilkę. Nie będziesz mi mówić, co ja mam robić, kurwa. Dlaczego? Najgorzej, bo jesteś szmatą po prostu, więc nie ma... A ty jesteś prostytutką. Nie, no nie zasługujesz na nic, kurwa, po prostu nie zaprzeczył. Okej. Okay. Dobra, jak mówiłem, ja na przykład moim zdaniem, pan Skulak, przez brak kontaktu z szef, tobą... może być szef. No nie, no, zostajmy na pan. Zostajmy na jak pan. Jak można szefa nazywać? Zostajmy na pan. Szefem typa, zachowajmy się kulturę. Kurwa Sakuento nazwał. Ty kurwa cios pizda. Nie, mam na cios mam na nazwisko. Dobra. Ale pan Skulak, moim zdaniem, na przykład przez brak kontaktu z tobą, ja nie wiem, co się stało, ale zauważyłem, że nie dość, że wypiękniał, to jeszcze zmądrzał. Tak? I mówię ci poważnie. Ja nie wiem, czy jakby a wy, kurwa, się dorzucałeś mu do picia jakieś rzeczy. A wy żeście się rozdzielili dalej, ty kurwa, ty się nazywałeś Bóg Estetyki, kurwa, gdzie ty byłeś, kurwa, Bóg Estetyki? Ty zalana kurwa jesteś, kurwa, zwykła, bez szkoły jeszcze. Mam szkołę. Tak, po chyba podstawówkę, kurwa, zaoczną. No nie, no mam. Tak, no za podstawówkę zaoczną. Ale nie, no serio, kurwa, mam liceum. Podstawówkę zaoczną. Ale też Nathan do mnie pisał oszukali na TikToku, oszukali to ja też cię lubię, kurwa, tak wiesz. Już nic tak do niego nie mam na takiego, kurwa. Ja bym mógł się z nim zaprzyjaźnić. Tak? No podajcie rękę. Uderzysz mnie. Ej, kurwa. Nie! Ty kurwo! Jebano! Ej, to kurwo jebane! Kurwo jebane! Co kurwo? Nie umarłem? Szmato! Nie umarłem? Za każdym razem jest za bita, to, że wyzywasz rodzinę! Puść rodzina mnie, kurwa! Jest, kurwa, lebez... Naprawdę! Szmato! Za rodzinę, ja za rodzinę. To, że on mi tak odjebał z tym, że pisał, ale za rodzinę... Nie zasługujesz na żaden szacunek! Morda w kubeł, Leszku, kurwa! Kurwa, nie wychylaj! No, bo co mi, kurwa, zrobisz? Dobra, ty? Alan! Co mi, kurwa, zrobisz, ty? Alan, mam jedno no pytanie! No dawaj, chodź, kurwo! Poczekaj się na sobotę, siadajcie, kurwa! Uspokójcie się! Dobra! Leszczu pierdolony! Dobra, siądźmy na spokojnie! Kurwa, to fajnie karuzeli. W sobotę jest walka, dawaj! Siądźmy na spokojnie! Amadi, Alan, wy się bijecie w sobotę, pamiętajcie! Siądźmy na spokojnie! Wy się bijecie w sobotę, słuchajcie, wykupujcie pay-per-view! Alan, co mi się stało teraz? Co zrobiłeś? Bo ja leżałem na siebie. Twoja walka, Alan. Bardzo nas obchodzi twoja walka w sobotę. Ej, nawet jak patrzę w ziemię, to mnie nie potrafisz trafić. Dobra, możesz odpowiedzieć teraz, Nathan, jedziesz. Alan, kochaniutki, bo się gorąco zrobiło. Powiedz przynajmniej, czy tą siostrę w gumie, czy bez. Z ciekawości. Czysta ciekawość. No to zapytałeś się, czy nie? Od razu cię zapytacie, kurwa, ci mówię po prostu i pierdolę konsekwencje. Nathan, normalnie się... Przysięgam. Ale z taką kurwa konfidentem jebanym, parówą pierdolą. Nathan, Nathan. Ale z konfidentem, tą kurwą zrobić temat jebaną. Poczekaj, usiądź, chodź. Ale co on wie, ale ci na to jebana. Nie wiem, że nie mówię, to kurczę jebana. Siadaj, to nie wiem, o agacie? To siadaj, ale na chuj wiem, że nie wiem, o agacie. Nie, nie będę kurwa. Siadaj, siadaj. Jaka agata? Ale w chuj mamy program. Jak mnie dało, to ty pierdolisz, kurwa. Szmatu jebana. Siadaj, Alan, siadaj. Pierdolisz, kurwo, jebana. Tak. No. Ale siadaj, siadaj, siadaj. Alan! Ferrari, ty siadajcie! Wypomnij sobie imprezki, co? Afterek. Wyszedł siadajcie. Pod kontroli, co? Afterek, pewien. Poszły pocałunki, Alanek, co? Jakie kurwa pocałunki? Nathan, chodź, usiądź tutaj, usiądź tutaj. Mój kolega mi mówił, wiesz? No. Słuchajcie, proszę kurwa. Was, chociaż nie używajmy tego ale słowa wierzę BD. Ale na rodzinę, chodź. Kurwa, niech wyzywa go od najgorszych, na chuj na rodzinę wierza. Cały czas to powtarzam. Ale ja kurwa o tym cały nie chciałem mówić. Za po chuj za naszej kurwa, nie gadaj. Ale mówiłem ci o tym. Możesz mnie też wyzywać niego, ale na rodzinę jest kurwa. Tak samo ty powiedz.
kurwa, na rodzinę, jakby ktoś ci wjechał, też byś tak zareagował? Ty, kurwa, ale mówiłem o tym teraz? Ale powiedz, on wjechał tutaj na rodzinę? No wjechał. No. Ale mówiłem teraz o tym? No wiesz, że na jego siostrze, że ducha, co, kurwa, po chuj takie rzeczy. Tak samo jakby ktoś ci na córkę tak samo wjechał. Ja to rozumiem, no ja się nie wtrącam w to. Panowie, ja powiem tak, czekajcie. Nie, chcemy, żeby ten program potrwał. A ja nie chcę, kurwa, nie kończmy go po 20 minutach. Ja jebę was, kurwa. Ty, kurwa. Szmato. Kurwa, że cię... Panowie, żeby to potrwało. Do ciebie, kurwa, no. Pokój jest, kurwa, obiecuję. Nie wyzywa rodziny, kurwa. Nie, nie, nie do ciebie, kurwa. Od razu cię... Nie, kurwa, obiecuję. Dajcie. Obiecuję ci, że... Siadaj, Alan. Obiecuję. Siadajcie. Kurwa. Amadi, chodźcie tutaj. Ja rzadko słuchajcie, obiecuję. Macie swoje obiecuję pojedynki. Ślisko, tu za trzy dni. O, pośle... Rzadko obiecuję, a teraz obiecuję, kurwa, że no. Słuchajcie, proszę was. Spójnie pierdolone. Dwa tematy. Co, smakuje kamy? Rodzina. Co? Przed konferencjami smakuje kamy? No pierdolnęło coś. O, masz, kurwa, to zrób smakuje mi testy, szmato. Zrób mi testy. Kamyk. Zrób mi testy, szmato. Ale teraz, jak się oczyścić na kroplówce, no, kurwo. Ty pierdolnięty jesteś, kurwa. Nie brałem kroplówki żadnej, kurwa. Bierz, zrób mi testy, jak miałeś, kurwa, jakiś ten. Szmato. Ale masz dowody? Ale do wody, kurwa, ty że wdówca wkryształ, kurwa, masz. Nie rzucałeś, to jeszcze, no, kurwa, wpierdalałeś. Sfelu zajebany. Ja znam takie mordy jak ty, Sfel, to miałeś na drugi mieć, kogo ksiądz nie zgodził. Sfel, ty jesteś konfidentem i Sfelem. No. Będziesz rozjebany, kurwo. I to ci obiecuję nie przeze mnie, kurwa, nie przez innych. Zobaczysz, kurwo. Zdejesz, kurwo. Nie. Ty masz, kurwa... A ci tam kurwa, na grupi. Zestrasz się, kurwa. No tak. Cały czas, kurwa, chodzi tylko z ochroną. Nigdzie, kurwa, nie możesz wyjść normalnie. Szmato zajebana. Sylwku, odpisz na DM, proszę. Bo mam pewną informację, która ci też pomoże. Po prostu myślę, że możemy zacząć współpracować pewnej rzeczy. Prosiłbym nie poruszać tematu już tutaj siostry Alana, bo... Bo co? A, słuchaj. Ale bo co? Bo gówno Cfelu zajebany. Bo już mówię. Ale bo chciałbym, co? Żeby ten program potrwał dłużej. Żeby ten program potrwał dłużej. Słuchajcie, ogląda nas... Poprosili mnie, kurwa, zawsze mnie proszę, żebym nie mówił czegoś, to kurwa nie mówiłem. Obiecuję. Chuj, dobra, nie powiem, bo sram na to, przyszedłem tutaj kasę, nie mówiłem. Sam, kurwa, się teraz odpaliłeś, kurwa, zajebałeś, teraz będziesz gnojony. Obiecuję, za to. Cały czas, kurwo. To ja specjalnie posłucham się, jak zajebałem, odjebało mi. Odjebało mi, zawsze mówią, kurwa, nie mów, nie mów, nie mów, nie mów. To, kurwa, chcecie, kurwa, rozrywki, coś oglądać, czy nie? Kurwa, co to znaczy, kurwa, co to jest? To jest jakaś wolność słowa, kurwa? Czy zakaz, nakaz? Mówię, dobra, kurwa, nie będę się odzywać. Ale jakby we mnie nie wjechał. Nie wierzę po rodzinie, ale patrzyłem, kurwa, w ziemię, udawałem, że mnie, kurwa, zabiłeś, jak mi na rękę trafiłeś, a tak, kurwa, bym nie wjechała. Nie wierzę na rodzinę, kurwa. Jakby, no to nie trzeba, bo ktoś twoją matkę wierzył, że na przykład ktoś ci mówi, swoją matkę, no i co by zrobił? Tato, w końcu cię znalazłem! No, ale nie, ja pierdolę, no, widzisz, że... Mi matkę pisze na razie jeden. Robimy ankietę, może znajdziemy mojego. No jak możesz tak gadać, kurwa? Dobra. No stary, mogę. Alan. Nie wiem dlaczego, ale jak ten wali konia przez reklamówkę, no to kurwa, to jest debil. Chcielibyście w przyszłości wyjaśnić to sobie w klatce, czy nie? Wy we dwóch. Ale co? Ty i Alan, w przyszłości. Ja to dajcie mi to, kurwa. Zesrasz się, no to dobrze. Ale bez klateczki. Dobrze. Nie, no, kurwa, zróbmy to gdziekolwiek, kurwa, gdziekolwiek. Gdziekolwiek, szmato, kurwa, zajebana. Pod Biedronką zaraz. Gdziekolwiek. Mam nadzieję, że będzie na federację, bo w tej, kurwa, nie wiem, czy chcę z tobą. Gdziekolwiek. Bo jesteś, kurwa, psem, który, no, każdemu dupę w tej. Nie, no, kurwa, chyba cię popierdolił. Na niego, kurwa, od razu się zgodziłem. Nie patrzyłem, kurwa, jakie pieniądze. Tylko on, kurwa, cały czas sypi, kurwa, większe pieniądze. Ale jak na niego się zgodziłeś? Ty lizałeś wszystkich. Ja się zgodziłem, to on się, kurwa, zgodził w końcu, bo ja byłem gotowy za każdym razem. Ale co, Hubercie, ja ci coś chcę też poinformować, ja będę mówił o wszystkim, co chcę. Tak, Natan, ale nie tylko... Nie, ale wiesz, że zawsze prosimy was, żeby tych tematów, tak, rodzinnych... Tak, i mam to w piździe. Nie używać, ale wiedział, posłuchaj, a ja bym chciał... Mogę wyjść. Słuchaj, mam nie, wyjść? Ale poczekaj. Mam wyjść? Jest dużo innych tematów do rozmowy. Dobra, ja mogę wyjść, zróbcie beze mnie. 72 tysiące osób, oni chcą wszyscy, żeby ten program trwał. Ja też nie chcę go kończyć, zaraz dostanę info, że kończymy, nie chcę tego robić. No to porozmawiaj chciałbym, z zarządem, chciałbym, to są żebyśmy... popierdolone decyzje, które, kurwa, robią. To znaczy jakie? Pewnego czasu. Jak, kurwa, wygląda ta gala, kurwa, co to za pytanie? Ale pod jakim względem, że co? Pod chujowym względem, zero, kurwa, promocji i nieszanowanie na przykład, kurwa, zawodników, jak mnie. No cię się, kurwa, nie szanuje. Nie, poczekaj, w jakim aspekcie ja ciebie... Być. Nie zasługuję, to wypierdalaj, to wypierdalaj stąd, kurwa. To wypierdalaj stąd, kurwa. Ja mogę wyjąć słuchawkę. To, kurwa, to wyjmij. Gówno. To słuchaj. Wyjmij, kurwa, słuchawkę. No to teraz sobą pogadam. W jakim aspekcie ciebie nie szanuje organizacja? A mam, kurwa, mówić publicznie takie rzeczy, że dostanę, kurwa, karę. Ale jaką karę? Kurwa, się nie szanuje, pamiętasz? Tak. Nie, panie, tak, nie szanuje. Tak. Za co dał teraz? Słuchawkę, jak możesz, i zapytaj się, czy jak powiem, dlaczego mnie nie szanują, to czy dostanę karę finansową. Wprost, żeby na wizji to było wszystko wiadome. Czy dostanę karę, jak powiem, dlaczego mnie nie szanują? Na razie mam cicho. No to niech odpowiedzą szybciutko. Słuchaj. Moi drodzy. Żaden z nas tutaj nie chce źle. Wszyscy chcemy zrobić dobrą, ale posłuchaj, Natan, chcemy zrobić rozrywkę dla naszych widzów.
Macie niedługo walkę za 3 dni. Alan bije się z Ferrari. Posiedźmy, możecie się wyzywać, obrażać. To są freak fighty. Ej, wiecie co, w ogóle od milionów lat było coś takiego? Dostałem informację, że nie było żadnej informacji, że dostaniesz jakąś karę. Ja tylko chcę powiedzieć tak w skrócie, tam inteligentnie zrobią, czyli nikt. Od milionów lat było tak, że za jakąś usługę coś się dostawało, że wiecie, byli jaskiniowcy, ja upolowałem kurwa dzika, to ty mi dasz za to futro, ty mi dasz za to to, ty mi dasz za to to. Zawsze była forma wymiany, coś za coś, nie? I wyobraźcie sobie, jakby taki jaskiniowiec przyniósł kurwa zjebanego, nie wiem, kurwa, tygrysa upolował, taki kurwa czarny, przyniósł to jakby stadzie, a oni by go wyjebali w dupę i by mu powiedzieli, dobra, dobra, podrzucimy ci kurwa miecze za to, czy tam jakieś inne rzeczy i pokazaliby mu faka i powiedzieli, dobra, jebać cię, nie? Chujowe to by było kiedyś, nie? Zajebaliby go. On by kurwa nasał ludzi, by go zajebał, prawda? Chujowe są takie rzeczy. Ale... A najgorsze jest to, jak polowali właśnie, jak to nie tylko jedna osoba upolowała tego tygrysa, tylko musiał różne osoby, które nie były jakby w centrum uwagi, które polowały na tego tygrysa, również brały w tym czynny udział i chciały dostać, wiesz, przynajmniej kawałek jedzenia, kawałek jakiegoś futra czy coś i go nie dostały i nie dostają. Straszne to jest, nie? Natan, ale teraz posłuchaj, wiesz, że dzisiaj mamy program, wiesz, że ja go prowadzę. Ja będę robił co chcę i będę mówił Natan, co chcę. Jak się coś nie podoba, to mogę wyjść. Słuchaj, ja przecież... I mogę nie walczyć, jak się coś podoba, będę mówił Natan, co chcę. Ale mamy dobre relacje, myślę, te między sobą, tak, żeby możemy pogadać. Ale ja do ciebie nic nie mam, bo wiem, no że teraz z tobą nie rozmawiam. Dlatego akurat. Wiesz, dlatego... To nie są moje niesnacki, wasze. My dzisiaj poprowadźmy program, ludzie na to czekali i ja ciebie o tyle proszę, a po programie możesz sobie rozmawiać. Ale z kim ja będę rozmawiał? No to zadzwonić sobie, nie wiem, do Rafała, do Krzyśka, słuchaj, no przecież masz numer, a jak nie, no to ja ci dam. Nie, dziękuję. No dobra. Nie, dziękuję. No to możecie nie rozmawiać. Dziękuję. No to jedziemy dalej. Co w przyszłości z waszym pojedynkiem na ten ewentualnie? Z Alanem Kwiecińskim. Jak przeprosi. Ty kurwo, ja mam cię przepraszać? Tak. Szmato? Tak. Ty jesteś pierdolnięty, jak kurwa. Przeprosi. Łeb cię kurwa zlasował, konfidencie, kurwa. Konfidencie, konfidencie. Tak, kurwa, no to powiedz mi, kurwa, powiedz mi. Policyjny to. Z felu. Tak, ty jesteś kurwo jebany. Z felu. Ty jesteś jebali cię, jakbyś w kryminale, tak. Teraz tylko... Jesteś pierdolnięty, ja kurwa, nie. W kryminale. Adrian. A gwałcicie? Kurwa, tak. Krótkie pytanie. Że się posrasz. Ale na cyklach mefedronowych cię ruchali, czy nie? Krótkie pytanie. Chciałbym włączyć do tej rozmowy. Tego niech do więzienia już nie trafia, bo znów go wyjebałem. Ty już zostałeś wyjebany przez życie, kurwa. A ty przez chłopaków. No. Tak? Fajnie było. Masz kogoś, kurwa, to o Alanku, to powie? Masz? Paru wojebana? W każdym wiesz, kurwa, to pierdolisz, to jest kurwa zwykłe kłamstwo. Tak? Pierdolisz, no. Tak? Szmato zajebana. A co ty pierdolisz? Gówno, kurwa. A co ty pierdolisz? Szmato zajebana. A co ty pierdolisz, Alanku? Albo kto ciebie pierdoli. A propos, kurwa, słuchajcie, cię, kurwa, a nie a za propos tych rzeczy, oglądaj Alan. Na siebie, naprawdę tak, oglądaj Alan, się, tak? Razem. Alan, obawiasz się? Obiecuję ci to. Obiecujesz? Tak. Obiecujesz? Oglądaj się na siebie cały czas. Tak. Mówię ci to, kurwa, pierdolę konsekwentnie, tak. Naprawdę. Mówię tak. To normalnie. Tak, to zajeb mnie przed programem. Nie wyjdziemy. Normalnie ci wyjdziecie. Po prostu wypierdolę. Ej, ja mam jedno nietypowe pytanie. Tak. Dawaj. Czy Alan wierzy w Boga? Wierzę. Ja pierdolę, a Bóg w ciebie już nie. Dlaczego to pytasz? Pierdalasz. No bo jeśli wierzysz w Boga i ten sam Bóg widzi, jakim jest kurwa życiowym padalcem, to nie dziwię się, że właśnie do niego karm wraca. Dlaczego życiowym padalcem? Jest, z różnych przyczyn i tak dalej, nie? Ostatnio takiej dziewczynie tam groził, że jej zdjęcia w neta wrzuci i tak dalej. Komu? Nie styka? No nie. Tej Easy, tak? A może go twojego fiuta wrzucimy, co? Bo dużo osób widziało. Co? Tylko jej, że zdjęcia wrzucę. Nie wydzwoniałeś się zapłakany do Agatki? Nie. Ja zapłakany? Ja zapłakany do Agatki? Nie, absolutnie. Ja nie. Bo ja też nikogo, kurwa, dobra, ale połowa osób. Dobra, tu mam... Dobra, powiem szczerze, że 100% potwierdzenia nie mam. No właśnie. Żadnej, kurwa, no, to więc, nie mam. Ale jak nie mam, to mówię wprost, że tutaj nie mam. W tej a ja mam 100% żadnego, kurwa, potwierdzenia. No, jedynie, to może dostałem fake info. Może dostałem fake powiedziałem, bo mnie wkurwiała i mnie wyzywała publicznie, to była, kurwa, jedna z porzucek. To jest jedyna dziewczyna, której mu wiedziałem, że jeszcze, kurwa, jeszcze raz będzie mi coś gadała. To one to żyją z Afer, ale jak wyjadą. Ale to są dziewczyny, które żyją z Afer. Powiedziałem, że nie wypowiadają się już, bo po prostu nie chcę, kurwa, sobie strzępić, kurwa, języka bez sensu. To jest jedna dziewczyna, która powiedziała, że coś pierdolnie jeszcze raz na mój temat, to wypierdala fotę, która mi wysłała prywatnie, jak się napierdoli. I to jest, kurwa, jedyne co. Żadnej, kurwa, Agaty, żadną Agatą w osadzie nie pisałem. Bardzo dobrze się sprzedaje ta walka, więc na to, kurwa, ludzie czekali. Przede wszystkim płacisz dług, kurwa, tym ludziom, którym, kurwa, ty tak wiele obiecałeś. Chodzi mi o walkę z Denisem, którym tak bardzo oszukałeś. Ty tą walką ale ze mną, ty właśnie sobie, ty gadasz, oszukałeś, coś zbywasz. Zobacz, ja nie miałem potwierdzonego info przez chwilę, to powiedziałem, że tu nie jestem pewny. Czemu nie powiesz, że to tak ci się wydaje, ale nie masz pewności? Co? Że co? No jeśli chodzi o walkę z Denisem. No to była ustawiona. Że to wszystko ustawione. Konflikt, ale nieustawione było nie wyjście, nieustawiona była choroba mojej mamy.
A wycierałeś sobie tym twarz. Ja kurwa. Wycierałem, czy ty sobie wytarłeś? Sam sobie wytarłeś. Ja nie musiałem nic wytarłeć. Ty ja nie szedłeś ale co innych... i powiedziałeś, nie, on kłamie, jego ja, mama ja nie była chora i tak dalej. Wypowiadałeś się w imieniu mojej mamy. Ale szanuję twoich rodziców, słuchaj, kurwa, powiedziałem. Słuchaj, wcześniej twoja mama też była chora i normalnie wychodziłeś, kurwa. 20 lat temu była chora. 20 lat temu. Ty też zwalałaś, a normalnie wychodziłeś z walki. 20 lat temu to ja stary jeszcze prawie, że w pieluchy waliłem. Będziesz walił po walce tak samo. Ani to śmieszne, ani nic. Stary, ty nie masz pojęcia, kurwa, z czym się zmierzysz. To nie są zwykłe teraz obietnice, czy ja cię straszę. Ale zobaczysz, że dostaniesz knockout, po którym ty będzie po bardzo, ty już nieraz ludziom obiecywałeś, nieraz ludziom obiecywałeś. Nieraz obietnicy dowiozłem. Tak? No. Ja tak samo. Ale że co nieraz obiecą? Powiedz, dokąd? Że kurwa rozjebie ludzi i tak dalej, kurwa, że co, czego nie zrobi w klatce. Kogo nie rozjebie? A byłby, kurwa, miały być fajerwerki, a były, kurwa, zimne ognie. Słuchaj, wiesz jak jest w klatce? Wiem. Raz w tą, raz w tą. Wiem, ale nie kurwa w ale uważnie za każdym razem. Ale najlepszą wersją, stary. Nie masz pojęcia, no jakim jestem... Nie. Kurwa. Ty szmato jebana? Dobra, tata, proszę cię, zachorował, kurwa. Kurwa, na to samo... Słuchaj, ale ja nie mówiłem nic do tego. Dobra, weź, tata, ja sobie proszę nie wycieram. Cię. Ja sobie nie wycieram, absolutnie. Proszę cię, czy ja coś złego powiedziałem? Czy ja coś złego powiedziałem? Tata, proszę cię. Ale... Słuchaj, kurwa, czy ja coś z tego powiedziałem? On chyba... No. Czekajcie, panowie. Nie. Panie Darku, on wręcz przeprosił pana teraz. Ja nie dobra, powiedziałem tata, nic złego. No. Powiedział... Trzeba słuchać. Ja nie powiedziałem... Przeprosił wręcz. Nie powie... Kurwa, posłuchaj człowieku. Panie... Powóz, słuchaj. Panie Darku. Nic złego nie powiedziałem, kurwa. No. Mi się wydawało, że teraz wręcz... Ci sobie powiedzą teraz. Kurwa, jakiś jak, pierdolnięty, ty. Nie powiedział nic, kurwa. Ale hamuj bajerę, kurwa. Dobra, hamuj, ty kurwo jebana. Zobacz, w piątek jest twoja destrukcja życiowa. Będziesz kurwa popierdalał, kurwo, kanałami. Jesteś i po chuj jego ojca wyzywasz, kurwa. Bo się... Amadi, no. Tak, dobra, ale on... Tak chodzi nie mojego ojca, kurwa, wyzywasz. Ale on wręcz... Ale pierwszy teraz tak słuchaj, nic nie powiedziałem do jego taty. Przeprosiłeś, tak? Nie powiedziałeś teraz. Przeprosiłem, nic nie powiedziałem, kurwa. Ty, on nie gadał, nic nie powiedziałem. No nie powiedział. Czekajcie. Wyjaśnijmy, dobra, wyjaśnijmy ten temat. Spokoje, dobra? Idź, ja idź tak. Idź, Amadi. Idź do taty i teraz ty masz czas na wyjaśnienie, teraz bo pan Darek chyba źle usłyszał. Powiedz to jeszcze raz. Naprawdę nic nie powiedziałem, kurwa. Chciałeś go przeprosić za to? Tak, no chciałem go, kurwa, przeprosić po prostu. Nie chciałem, nic nie powiedziałem, kurwa, na jego temat. No i pan Darek sobie... Nie słyszałem nic. I sobie... W sensie nic z żadnej rozmowy nie słyszałem, po prostu... I sobie pan Darek teraz to otworzy, Alan, chciał pana przeprosić, wiesz... I to tak jest właśnie... Ale słuchajcie, poczekajcie, poczekajcie, tu to jest właśnie duże emocje, bo to są wrażliwe tematy. Ty, no to słuchaj, w sensie, teraz ci mówię poważnie, teraz, kurwa... Nie usłyszał, kurwa, teraz, i tak dalej, a pierdoli, kurwa. Ale teraz tego ale widzisz, ty tak samo wjeżdżasz na rodzinę. Widzisz, jakie są konsekwencje, no słuchaj, że ojciec wjeżdża, kurwa, źle. Nie odbierz tego źle, kurwa, żebyś się nie obraził. I mówię ci z ręką na sercu, dlaczego, kurwa, tyle osób, tyle znajomych twoich o tym, kurwa, gada? O to czym? Mi chodzi. O czym? O tym, o czym nie chcę, żeby gadać. Ale o czym? O tym, że na imprezie po afterze doszło do czegoś pomiędzy tobą i twoją siostrą. O tym mówię. Jesteś pierdolnięty. Kurwa, gadam i mówię ci, nie ty naprawdę nie masz zjebany łeb. Dlaczego... Alan, to ja ten, ale to jest dementuj to i koniec. Chcesz to zdementować? Zdementuj to i koniec. A to dawaj tam osobę zjebany łeb. Tam masz kamerę. Jak kurwa, ja nie będę do kamery gadał, tylko mówię temu, kurwa... Myślisz, że ja to sam sobie wymyśliłem? Tak, bo jesteś tak na tyle pierdolnięty, że to kurwa. Tylko ty możesz takie rzeczy wymyślić, rozumiesz? Tylko ty. Na tyle jesteś pierdolnięty. To posłuchaj, kurwa, swoich... Dużo osób w moim towarzystwie. Kurwa, czy jesteśmy, kurwa, z moją siostrą i tak dalej. Dużo osób, za każdym razem jakieś after z pełno ludzi, kurwa. A ja nawet nie wiedziałem, że ty masz siostrę i myślę, że sam se to wymyśliłem. Tak, kurwa, ja nawet nie wiedziałem, że ty masz siostrę, kurwa, do tego momentu, aż usłyszałem. Nie wiedziałeś, kurwa, czekajcie, kurwa, czekajcie, stop. Mówił, ty. Chciałbym to tylko wyjaśnić, Amadi, teraz on, słuchaj, on jednym z wielu, bo to jest ważne. Natan, poczekajcie, bo to jest bardzo ważne, co teraz zostałem. Też chciałbym tutaj trochę obstać za tatą Amadeusza, ponieważ jego żona przeszła 4 operacje. Poczekaj chwilę. Usłyszał jedno słowo, może źle zrozumiał, zareagował impulsywnie. Sytuacja. Dlatego teraz to przeprosił. Przeprosił za to teraz. Ja bym chciał zostawić temat, już też mamy Amadeusza. Ja nie gadam, absolutnie nie gadam. Nie gadałem. Nie teraz, ale nie wyzywał rodziny twojej, ale ja nie wyzywałem, kurwa. Nie wyzywałeś, ale ja nie mówię, że nie wyzywałeś, ale podważałeś to, a jednak przeszła operacja, ci powiedziałem, że chcesz, to ci to, kurwa, zapraszam, pokażę ci to, dobrze, kurwa. Dobrze, ale kurwa, bo mówię, chodzi mi, że wcześniej... Dlatego on dostaje furii, rozumiesz? On w domu dostał taki furii, że dobrze, że kurwa jest... To jest bardzo zrozumiała reakcja, ja też rozumiem. Każdy tak reagował, wiesz, chodzi, tak samo wie, że ona... I teraz jest przykład tego, po prostu zostawmy te tematy. Rodzinę, kurwa, możemy się
jechać i sobie kurwa... Przemek, daj mi dokończyć. Wy tu walczycie, wy zarabiacie pieniądze, możecie obrażać siebie tutaj w tym gronie, ale już zostawmy te osoby trzecie. Natan, co tam u ciebie? Na Tinderze. Porozmawiajmy chwilę. O czym? Sęskniłem się za tobą. Musimy chwilę porozmawiać. Ale co ci kazali powiedzieć? Nie, po prostu siedzisz tak długo na telefonie. Ale słuchaj, zawodnicy zarabiają po niebotyczne kwoty, jedząc i się nie odzywając. To po chuje mają się odzywać, kiedy ja nawet się prawdopodobnie... Kto siedzi i się nie odzywa, a zarabia niebotyczną kwotę? Dawaj, bo jestem ciekawy w sumie też. Pogadam. Okej, już nie mówię, na przykład Marcin Dubiel zarabiał rekordowe stawki ale tutaj. Ale to mówimy o tym, co jest teraz chyba, nie? A, czyli nie mam wymienić. A czy wiesz, Natan też... posłuchaj... Ja siedzą też nie chcę kogoś bronić, ale niektórzy... Nic nie robią i właśnie przez takich ludzi jak ja, te osoby zarabiają. Gdyby nie ja, nawet kurwa, gdyby nie taki Alan, powiem szczerze, gdyby nie ja, nie taki Alan, kurwa nawet ten Sekwento nie taki i niestety to powiem nawet nie taki cios, no to kurwa... Te gwiazdeczki, które kurwa tutaj przychodzą poświecić twarzą, to by nie zrobiły nawet 10% tego. Ja w 60% albo nawet w 70% się z tobą zgadzam. Niektórzy, którym odpierdoliło, przychodzą tylko po pieniądze, no ale... robią właśnie. Ale posłuchaj, no właśnie, ale się starają, zazwyczaj to są traktowani jak, niektórzy, jak co, śmiecie. Niektórzy mają też bardzo dużo społeczności. Załóżmy, jeżeli przychodzi ci ktoś, kto ci sprzeda... Ale takie piłkarzyki, ale co mają starych dziadków. 50, no załóżmy 50 tysięcy pay per view. Kto na klaucie walczył w main eventzie? Natan, ja myślę podobnie AJ? Jak ty. Siatkarze. Ten siatkarz. Bartman. On nie sprzedadzą tyle pay-per-view, co jakiś kurwa, wiesz. Natan, ja bym też chciał, żeby zawodnicy dawali z siebie więcej, ale no niestety tak jest, że niektórzy po prostu ego top przychodzą i im się nie chce. Tylko, że wiesz, o co chodzi. Złóżmy, jeżeli ktoś ci sprzeda 50 koła pay-per-view razy 50, to jest 2,5 bańki, tak? I po prostu on się spłaca. Ale ja też bym chciał, żeby zawodnicy dawali z siebie tyle, co wy, stary. Wtedy ja bym miał prostszą kurwa, robotę. Roger nawet nie pamiętał, co jadł na śniadanie, jak dostał prostsze No spytałeś pytanie. Jego treningi przecież. No ja uważam, że to było ciekawe. I Roger powiedział, że nie pamięta, kurwa. On nawet nie pamiętał, co jadł na śniadanie. Nawet tego nie pamiętał, kurwa. A on, na przykład, on tylko jest w tej gali, tak mi się wydaje, bez kolegą Dubiela. I Dubiel sobie z niego procent ściąga. Jakby... Ale on nie zarabia dobre pieniędzy. No ale z zawodnika ściąga procent, że z tego Rogera. Mhm. W sensie, wiesz, no kurwa, dla mnie to jest takie bez sensu. Mi się też już jakby nie chce trochę. Ja mam trochę inne też biznesy. Jakie masz biznesy? Zmęczyłeś? Bardzo dobre. Tak? Bardzo dobre biznesy. Ja tutaj przychodzę sobie, bo inaczej, bo niektórzy ludzie na przykład myślą, mówią, że o, to skoro gdzieś zarabiasz, to po chuj tu przychodzisz. Po to, żeby jeszcze więcej zarobić. No to jest oczywiste. No właśnie. Każdy tutaj zarabia. No właśnie, no właśnie. I cieszyć ludzi. A ludzie, słuchaj, ludzie aktualnie no lubią ciebie oglądać, tak? Tylko... Ale słuchaj, patrz, na przykład ludzie, powiem szczerze, czasem... mogą stwierdzić, jak Amadeusz czasem będzie siedział ciszej, że kurwa, jak mam to ująć słowa? Na przykład, myślicie, jeżeli zawodnicy, tak przynajmniej uważam, i inni, byliby traktowani równie, to myślę, że każdy by się dał wszystko. Ale to jest takie jakby moje zdanie. Ja nie mówię wszystko przez jak. No, co ja mam teraz ci powiedzieć? Sobie podniosłeś bardzo wysoko poprzeczkę, no nie? Bardzo wysoko, stary. Nie wiem, czy ktoś w ogóle w historii Freak Fightów odpierdalał takie rzeczy. No ja jestem legendą, to wiem. I dymy. Ja ale jestem legendą wiesz, i umrę legendą. I wiesz, jak, Alan mnie zabije, bo mówił, i wiesz, jaki jest tylko problem? Oboje przejdziemy do legendy. Słuchaj, że ciężko ci będzie po prostu w pewnym momencie to poprzeczkę. Ale ja mogę to robić, tylko jeżeli jest mi mówione, że czegoś nie mogę, że inni też nie mogą, a inaczej, jeżeli to jest tak, że ty czegoś nie możesz, no. Ty to respektujesz, a potem inni robią coś, co jest na takim samym poziomie, to dla mnie jest to takie kurwa też trochę... Ale nikt nie wyciągnął pierwszy żadnego z tych tematów. Widzisz, ale ja nie mówię teraz nawet o tej sytuacji, no. mówię na ogół, ale no... Okay. Jakby kurwa, nie wiem, też na ostatnią chwilę, nie wiem co mam ci powiedzieć po prostu, mi się kurwa trochę nie chce. Ja dzisiaj myślałem, żeby sobie przyjść na utkanej, jak robi to Roger i wszyscy, wróćmy, nie? Ale stwierdziłem, że chuj, do waszej walki. Że się jeszcze postaram trochę, bijecie wiesz? Się we dwóch. Ja chcę słuchać tylko słów, które płyną z twoich ust, inspirują mnie do nut, jesteś jedną z mus, jesteś jedna, jesteś jedną z mus, twoje słowa inspirują mnie do nowych nut. Jak chcę słuchać tylko...